Ryciok! Ja ciebie na budę wtedy obiecałam. Teraz to podejmę się na mnie, dobra? No. Wy już zabrali bór? Tak. A on tak dobry bór. Co to tam strzeleży? Od 26 sierpnia do 1 września w Domu Pielgrzyma imienia Jakuba Strepy były zorganizowane coroczne rekolekcje rehabilitacyjno-rekreacyjne dla rodzin z hospicjum domowego, którym opiekuje się Fundacja Charytatywna Dajmy Nadzieję. Wzięło w nim udział 11 rodzin. To już 9 taki wyjazd podopiecznych fundacji i za każdym razem cel jest ten sam. Stworzyć komfortowe warunki psychologiczne i zadbać o potrzeby rodziców, którzy przez cały rok opiekują się nieuleczalnie chorymi dziećmi. To także okazja do kontaktu ze specjalistami, dentystą, okulistą, terapeutą, logopedą i terapeutą zajęciowym, którzy przyjeżdżają badać małych i również niemałych pacjentów. Ponadto podczas pobytu w Brzuchowicach dzieci miały okazję wraz z braćmi i siostrami uczestniczyć w warsztatach twórczych i różnorodnych zabawach. Podczas gdy dzieci bawiły się pod okiem wolontariuszy, rodzice uczestniczyli w spotkaniach z psychologami, słuchali ciekawych wykładów, uczestniczyli w akcjach kosmetycznych i masażach. Nie zabrakło też pokarmu duchowego, gdyż dzięki posłudze księdza Andrzeja Bezkorowajnego, prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa, wszyscy uczestnicy rekolekcji mieli możliwość codziennej modlitwy podczas mszy świętej, a także skorzystać z sakramentu spowiedzi lub w razie potrzeby odbycia duchowej rozmowy. Ale warto też zaznaczyć, że taki wyjazd to przede wszystkim okazja do wspólnego spotkania rodzin, znalezienia się w gronie tych, którzy rozumieją i wspierają, którzy dzielą tą samą trudną drogę wychowania i opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. To czas odnowienia własnych zasobów, aby z inspiracją i nowymi siłami wrócić do zwykłej rutyny. Swoim gorącym słowem i świętym życiem propowiedowali Chrystowe Ewangelie. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб ми у всьому могли бути угодними Тобі, через Христа, Господа нашого. Nasza fundacja Dajmy Nadzieję, która była założona w 2011 roku przy Katedrze Lwowskiej, już 9 raz rzędu zorganizowuje taki wyjazd rekreacyjno-integracyjny dla rodzin naszego domowego hospicjum. Tutaj przyjechało do nas 10 rodzin z Lwowa oraz województwa lwowskiego. Yeah.